Witajcie, kochani. Chciałam wam powiedzieć, że Bóg nie jest od was daleko. Chciałam wam powiedzieć, że Bóg nie jest gdzieś tam w niebiosach, nie zasiada na jakimś tronie, nie jest starcem, nie jest nudziarzem. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest blisko. Boże Słowo mówi, że On jest blisko, że blisko ciebie jest Słowo. To Jezus jest Słowem Bożym i On jest blisko ciebie. Ale żeby coś praktycznie z tego wynikało dla ciebie, to ty musisz w to uwierzyć i ty musisz przyjąć to Słowo. Ty musisz przyjąć to Słowo. Musisz zrobić to szczerze, z całego swojego serca. Dlatego, że Jezus za każdego człowieka. On na krzyżu Golgoty umarł za każdego. Ale to nie powoduje automatycznie, że jesteś zbawiony. Dlatego, że teraz piłka jest po twojej stronie boiska. I ty musisz powiedzieć, że chcesz. Ty musisz to przyjąć. Ty musisz w to uwierzyć. Jezus jest jedynym, który zmartwychwstał. Jezus jest jedynym, który pokonał śmierć. Żadna religia nie daje ci odpowiedzi. Żaden system uczynków, żadne rytuały, żadne celebracje nie dają zbawienia i nie przybliżają cię nawet o centymetr do Boga. Zbawienie masz w krwi Chrystusa. Zbawienie masz w tym, że przyjmujesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela. On pokonał śmierć. On pokonał ją naprawdę. Dlatego powiedział do Nikodema, dostojnika żydowskiego, musisz się narodzić na nowo. Dlatego, że przyjęcie Chrystusa to jest nowy początek. Dlatego, że ty, gdy przyjmujesz Go, to rodzisz się na nowo, to zaczynasz żyć nowym życiem. To nie jest tak, że podejmujesz jakąś decyzję i kontynuujesz życie jako lepszy człowiek. Nie! Stary człowiek umiera, rodzi się nowy człowiek. To jest nowe narodzenie. To jest nowy początek w Chrystusie. Tylko ten nowy początek w Chrystusie może ci zapewnić wieczność z Bogiem. Dlatego, że Bóg jest święty i żaden człowiek nie może mieć z Nim społeczności, jeśli nie obmyje się w krwi Chrystusa. Nic nie jest w stanie cię usprawiedliwić, tylko Jego krew. I życie jest bardzo kruche. Życie jest bardzo kruche. Wiecie, jak kruche jest życie, zwłaszcza w dzisiejszym czasie. Każdy z was wie, jak kruche jest życie. Dzisiaj jesteś, jutro cię może nie być. Wykorzystaj ten czas naprawdę dobrze. Wykorzystaj ten czas naprawdę dobrze. Bóg może stać się twoim przyjacielem, najbliższą osobą, która nigdy ci nie opuści, która będzie z tobą zawsze, w tych trudnych momentach i w radościach. Dlatego, że ja nie twierdzę, że w momencie, gdy rodzisz się na nowo, to nie pojawiają się trudności w twoim życiu już więcej. Nie. Ja mówię, że już nigdy nie jesteś sam. Ja mówię, że nie musisz swoją mocą ich przezwyciężać, że możesz to robić mocą, którą masz od Boga. Dlatego, że Święty Duch będzie mieszkać w tobie. To jest cudowne mieć za Ojca Stwórcę Wszechświata. To jest cudowne być w ramionach tego, który stworzył wszystko. Tego, który jest absolutem. Co może być piękniejszego niż znać, prawdziwie znać, osobiście, intymnie, znać tego, który stworzył wszystko. To jest możliwe, bo Bóg jest dobry. Bóg jest taki, jak jest Jezus. On powiedział, że kto widział mnie, widział Ojca. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak jest Bóg, to poczytaj sobie, jaki jest Jezus. Poczytaj sobie, jaki jest Jezus. Ja Go pokochałam całym sercem. Stanął na mojej drodze. Wyciągnął mnie z kanału. Wyciągnął mnie z depresji. Wyciągnął mnie z myśli samobójczych. Wyciągnął mnie z beznadziei, w której myślałam, że już będę tkwić dalej do końca swoich dni i dogorywać. On mnie z tego wyciągnął. On mi dał nowe życie. Gdy oddałam Mu swoje życie, gdy Mu zawierzyłam, to z moich pleców spadły ogromne ciężary.
pod którymi nawet nie szłam, ale się po prostu wlokłam, czołgałam, tak mnie to wszystko przygniatało. On to zdjął z moich pleców. Dlatego jestem tutaj, by o tym zaświadczać. Nie zaświadczałabym o czymś w tym miejscu, w piątek wieczorem, co nie byłoby prawdziwe. Nie zaświadczałabym o czymś, co nie miałoby wartości. Nie zaświadczałabym o czymś, co nie byłoby dla mnie drogocenne. Chrystus jest moim skarbem. On jest moim przyjacielem. On mnie uratował. Ja chcę o tym wszystkim opowiadać. On jest realny. Ja zawsze wiedziałam, że jest moc, bo wyrosłam w domu, w którym był okultyzm. Tylko że ta moc, która stoi za okultyzmem, to jest po prostu to są diabelskie śmiecie. Prawdziwym, który ma jedynie moc przewyższającą wszystko, jest Bóg, żywy Bóg. Ta moc jest pełna światłości i miłości. Ta moc jest dużo większa niż te śmiecie okultystyczne, które oferował mi diabeł, a dziś oferuje wielu ludziom, bo to się staje coraz bardziej modne. Okultyzm to jest coś niebezpiecznego. To są diabelskie śmiecie. Nie wchodź w ten rynsztok. Przyjdź do Boga. Przyjdź do Chrystusa, który może Cię uwolnić i uzdrowić i dać Ci wieczność z Nim. Chrystus wraca na tę ziemię. On wraca na tę ziemię. I lepiej przygotuj się na ten moment. A przygotować się to znaczy obmyć się w Jego krwi, uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem, prawdziwie uwierzyć w Jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest prawdziwe przygotowanie na Jego powrót. Niedługo i nie oddasz Mu swojego życia teraz, póki masz na to czas. Oczekiwać Jego przyjścia z przerażeniem, bo wróci jako Twój sędzia. Ale jeżeli oddasz Mu swoje życie, to będziesz oczekiwać przyjaciela, tego, który dał Ci zbawienie i bezpieczeństwo. Masz taką alternatywę. Ja dzisiaj kładę przed Tobą życie i śmierć. Kiedyś, gdy staniesz przed Bogiem, zdasz sprawę z tego, co zrobiłeś z moimi słowami i nie będziesz się wtedy śmiać, jeśli nie podejmiesz właściwej decyzji. Nie będziesz się wtedy śmiać, jeśli nie oddasz życia Chrystusowi, ale jeżeli Mu oddasz swoje życie, to gdy to śmierć fizyczna będzie tylko przejściem z jednej strony bytu na drugą stronę bytu i będziesz już zawsze z Bogiem. Wybierz dobrze, bo życie jest kruche. Dzisiaj jesteś, może Ci jutro nie być. Zbawieniem, ratunkiem jest tylko Chrystus. Niech te słowa dźwięczą Ci w uszach.